Zakończyliśmy drugi rok naszego audytu w CERN, czyli w Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych w Genewie. Ten drugi rok potwierdził nasze wcześniejsze oceny z roku ubiegłego, że CERN, jak również Fundusz Emerytalny CERN, prowadzą swoją rachunkowość w sposób zgodny z zasadami rachunkowości oraz rozliczają wszystkie swoje transakcje zgodnie z przepisami finansowymi tejże organizacji. Zatem opinia w obu przypadkach jest opinią pozytywną, aczkolwiek występują drobne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o kontrolę wewnętrzną lub też inne obszary, co do których sformułowaliśmy kilka zaleceń w tamtym roku, jak i również w tym roku. I co jest bardzo pozytywne, w tym roku możemy stwierdzić, że wszystkie nasze zalecenia z roku ubiegłego, z być może małym bardzo wyjątkiem, zostały wykonane. Współpraca między CERN a NIK układa się wspaniale, co bardzo ułatwia wykonywanie zadań każdej ze stron i sprawia, że projekt posuwa się do przodu. W mojej ocenie zarówno CERN, jak i NIK doceniają rzetelność i gotowość współdziałania drugiej strony. Jako przewodnicząca Komitetu Finansowego CERN widzę to wyraźnie również w raportach sporządzanych przez NIK, które w pewnym sensie przypominają dialog między dwiema organizacjami. Dzięki temu są już widoczne postępy w projekcie. Widać, jak on ewoluuje, jak owocuje usprawnieniami i dobrymi praktykami. A to stanowi dużą wartość dodaną dla CERN. Nasz mandat opiewał na 3 lata. W tym roku CERN zwrócił się do nas, to znaczy do kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli, z sugestią przedłużenia tego mandatu o kolejne 2 lata.